Witam Was, ukochani w woli Bożej, na kanale Echo Boga Fiat, na kanale, który głosi dar życia w woli Bożej. Jest to największy dar, jaki Bóg dał człowiekowi. Jeżeli mówimy o życiu Luizy Picaretti, to można powiedzieć, że celem jej życia było spisanie nauk Jezusa o woli Bożej i życie w tym darze. Była ona również duszą ofiarną, jak żadna inna. Jej cierpienia były bowiem ściśle związane z naszymi czasami, a jej zadośćuczynienie miało decydujące znaczenie dla złagodzenia cierpień, jakie przeżywa obecnie Kościół i świat. Jezus często ukazywał Luizie to, co miało nadejść na ziemi. Wizje, które teraz wyraźnie zaczynają się realizować w świecie. W czasie, kiedy żyła, pamiętajmy, miały miejsce dwie wojny światowe i nastąpiły już wtedy duże zmiany. A oto fragmenty pism Luizy Picaretti, sługi Bożej Luizy Picaretti. Z 25 września do 16 października 1918 roku. Są to Księgi Nieba, tom 12. Nasz Pan mówi do niej: czy pamiętasz, ile razy pokazywałem Ci wielką umieralność, wyludnione miasta, prawie bezludne, a Ty mi mówiłaś: nie, nie rób tego. A jeśli naprawdę tego chcesz, musisz dać im czas na przyjęcie sakramentów. Tak, czynię to. Czego jeszcze chcą? Ale serce człowieka jest twarde i jeszcze nie całkiem znużone. Człowiek nie osiągnął jeszcze szczytu wszelkiego zła, a więc nie jest jeszcze nasycony. Dlatego nie poddaje się on, a nawet z obojętnością patrzy na epidemię. Ale to są preludia. Przyjdzie na to czas. Nadejdzie, kiedy sprawię, że to niegodziwe i wypaczone pokolenie prawie zniknie z ziemi. Będę czynił rzeczy nieprzewidziane i nieoczekiwane, aby ich zdezorientować i sprawić, by zrozumieli niestabilność rzeczy ludzkich i samych siebie. Aby zrozumieli, że tylko Bóg jest stabilną istotą, od której mogą oczekiwać wszelkie dobra i że jeśli chcą sprawiedliwości i pokoju, muszą przyjść do źródła prawdziwej sprawiedliwości i prawdziwego pokoju. W przeciwnym razie nic nie mogą zrobić. Będą nadal walczyć, a jeśli wydaje się, że zaprowadzą pokój, to nie będzie on trwały, a walki zaczną się na nowo, jeszcze silniej. Córko moja, w obecnym stanie rzeczy tylko mój wszechpotężny palec może go przywrócić. We właściwym czasie wprowadzę go w życie, ale do tego potrzebne są wielkie próby, które będą miały miejsce w świecie. Nastąpi ogólne zamieszanie. Wszędzie będzie zamęt. Odnowię świat mieczem, ogniem i wodą, nagłą śmiercią i chorobami zakaźnymi. Ja będę tworzył nowe rzeczy. Narody stworzą coś w rodzaju wieży Babel. Dojdą do punktu, w którym nie będą już mogły wzajemnie się zrozumieć. Narody zbuntują się między sobą. Nie będą już chciały królów. Wszyscy zostaną upokorzeni, a pokój będzie pochodził tylko ode mnie. A kiedy usłyszysz, że mówią pokój, nie będzie to prawda, lecz tylko pozory. Jak tylko wszystko oczyszczę, w zadziwiający sposób
włożę mój palec i dam prawdziwy pokój. Luisa Picaretta wskazuje nam, jak możemy dostąpić ratunku w dzisiejszych czasach. Ona to pozostawiła po sobie napisane rozważania 24 godzin męki pańskiej. A oto, co o nich napisała. Owe godziny męki, sądzę, że jeśli ten, kto będzie je rozważał, jest grzesznikiem, nawróci się. Jeśli jest niedoskonały, osiągnie doskonałość. Jeśli jest święty, stanie się bardziej świętym. Jeśli ulega pokusom, odniesie zwycięstwo. Jeśli jest cierpiący, znajdzie w tych godzinach siłę, lekarstwo i pocieszenie. A jeśli jego dusza jest słaba i nędzna, znajdzie pokarm duchowy i zwierciadło, w którym nieustannie będzie mógł się przeglądać, aby się upiększyć i upodobnić do Jezusa, naszego wzoru. Zadowolenie, jakie błogosławiony Jezus odczuwa, gdy rozważamy owe godziny, jest tak duże, że chciałby, aby przynajmniej jeden egzemplarz tych medytacji do praktykowania znajdował się w każdym mieście lub miasteczku, ponieważ gdy je rozważamy, dzieje się tak, jakby Jezus słyszał w tych zadośćuczynieniach odtwarzany swój własny głos i swoje własne modlitwy, które wznosił do Ojca podczas 24 godzin swojej bolesnej męki. I jeśli byłoby to praktykowane przez przynajmniej kilka dusz w każdym mieście lub miasteczku, to wydaje się, że Jezus daje mi do zrozumienia, iż sprawiedliwość Boża zostałaby częściowo złagodzona, a jej bicze byłyby częściowo powstrzymane i jak gdyby osłabione w tych smutnych czasach udręki i przelewu krwi. Ukochani w woli Bożej, zapraszamy Was do tego, aby książka 24 godzin męki pańskiej znalazła się w każdym Waszym domu. Zacznijcie ją czytać. Pod naszym audiobookiem są linki do jej wydrukowania. Możecie także od poniedziałku do piątku o godzinie 23 łączyć się z nami na kanale Echo Boga Fiat na wspólnym różańcu 24 godzin męki pańskiej. Lub odmawiać drogę krzyżową 24 godzin męki pańskiej, którą dla Was przygotowaliśmy. Dziękujemy Bogu w Trójcy Jedynemu za każdego z Was, który otworzy się na największy z darów, dar życia w woli Bożej. Dar, który ukazuje życie Boga w Trójcy Jedynego w każdym z nas. Wystarczy tylko na początek wyrzec się swojej woli i zaprosić wolę Boga, aby to ona modliła się w nas. Czytajcie, proszę, Luizę, czytajcie jej pisma, pisma sługi Bożej Luizy Picaretty. Fiat.